Obchody Koneckiego Września od wielu lat wzbogaca wieczór wspomnień organizowany w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie. Tegoroczną edycję uświetniły premiery dwóch książek oraz wernisaż wystawy zdjęć i malarstwa. Wieczór wspomnień rozpoczął się o godzinie 18. W ramach niego odbył się wernisaż wystawy Hubalowymi śladami po ziemi świętokrzyskiej w malarstwie i słowie Elżbiety Dudy i Jacka Lombarskiego oraz spotkanie z twórcami ekspozycji. Wydarzenie poprowadził dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie Dariusz Kowalczyk. Przeważnie wystawy poświęcone Hubalowi są dokładnie poświęcone Hubalowi. My koncentrujemy się na miejscach, w których on przebywał, budynkach, których nie ma. Tak jak chociażby dwóch w Kraśnicy, nie ma go. Tam to akurat jest. Tu mamy tematy koneckie, ja może je odsłonię. Dom Dulewiczów w Cisowniku. Jest słynna scena, jak Niemcy atakują oddział Hubala, Hubal przez okno wyskakuje. To właśnie w tym miejscu się działo. Na zdjęciu mamy jego słynnego Siwka Groma, od którego Niemcy dali mu pseudonim Major na siwym koniu. Tu mamy też budynek, którego nie ma, dom, w którym mieszkała Tereska, czyli Marianna Cel. Na zdjęciach pokazujemy, staraliśmy się pokazać stan, jaki jest dziś. Ten ogródek to jest właśnie miejsce, w którym stał ten dom i którego nie ma. Mało tego, tu pani Ela pracowała, kontaktowała się z rodzinami, z ludźmi, którzy pamiętali te budynki, których dziś nie ma. Konsultowane były, sprawdzane i staraliśmy się, i mam nadzieję, że nam się udało, odtworzyć tę rzeczywistość z okresu majora Hubala. Dzięki temu, że Jacek dysponuje wiedzą oraz dokumentacją, jeżeli chodzi o Hubala, Hubalczyków, mieliśmy właśnie bazę taką, że można było wystartować z malowaniem, ale w pewnym momencie ta baza się skończyła. Nie mieliśmy już zdjęć, brakło zdjęć, a były młyny, domy, gajówki, których tak fizycznie już nie było. Nawet nie było fundamentów. I wtedy wkroczyliśmy, zabawiliśmy się w detektywów. Staraliśmy się dotrzeć do ludzi, którzy chociaż troszkę pamiętali te domy. To będzie w prezentacji, jak powstawały te domy. Czyli ja rysowałam, najpierw dostawaliśmy instrukcje od ludzi, jak to wyglądało. Potem był rysunek, a następnie rysunek wędrował znów do tych autorów opowieści, akceptowali bądź nie. Trzeba było coś dorysować i było malowanie. Znów wędrowało to do ludzi opowiadających, tych, którzy tam mieszkali. I znów były poprawki. Także no możliwie jak najdokładniej, jak najwierniej zostało na przykład ten domek. 2 tygodnie kursował w tom i z powrotem, bo dzisiaj jest siostrzenica Tereski. Tego wieczoru swoje premiery miały także książki wydawnictwa Ars Libris połączone ze spotkaniami autorskimi. Pierwsza z nich to Tropem Błyskawicy, historia oddziału partyzanckiego Armii Krajowej Wojciecha Zawadzkiego, a druga Banditenstadt, wojna i miłość Radosława Nowka. Książka ta powstała jak gdyby w przedłużeniu losów żołnierzy 25. Pułku Armii Krajowej. Tamtą książkę też wydałem tutaj w Końskich, a dotyczyła między innymi dziejów słynnej konetrzanki Stefanii Firkowskiej, żołnierza właśnie tego pułku. To jest historia oddziału partyzanckiego o takiej charakterystycznej nazwie Błyskawica. Otóż rzecz miała się w ten sposób, że w Inspektoracie Piotrkowskim Armii Krajowej oddziały KEDYW-u przyjmowały nazwy oddziałów okrętów polskiej marynarki wojennej. Kolejno Wicher, Grom, Burza, no i oczywiście Błyskawica.
I tak się złożyło, że te poprzednie oddziały, Wicher, Grom i Burza, znalazły wcześniej autorów, pisali o nich ich dowódcy, natomiast Błyskawica była jak gdyby trochę w zapomnieniu. Odeszli stosunkowo wcześnie na tą ostatnią wartę żołnierze i dowódcy oddziału Błyskawica. Zabrakło również dzisiaj już kombatantów, no i szukaliśmy tropów tego oddziału w lasach koneckich, opoczyńskich, piotrkowskich. Książka powstała 4 lata temu, podczas mojego 2-miesięcznego pobytu w Siegen w Niemczech. Troszeczkę z takiego luźnego czasu, a troszeczkę jakby mając jakąś refleksję, zacząłem się zastanawiać, co taki młody człowiek, gdybym ja był na jego miejscu w czasie okupacji, czy bym się zdecydował na walkę podziemną, czy miałbym na tyle odwagi, czy porzuciłbym wszystko. Mniej więcej książka opisuje historię właśnie młodych ludzi z Końskich i z okolic, którzy no, trafiają w ten czas takiej wojennej zawieruchy. Czyli wrzesień 39, kończy się wszystko w 47 roku, też tutaj w sumie na naszych terenach. Ale zaczepia książka też o zagranicę, o tereny, które odzyskaliśmy po wojnie, czyli tam zachodnie tereny, okolice Wrocławia. Myślę, że warto przeczytać, bo tak jakby mówiłem, że to jest taka refleksja do zastanowienia się, czy my moglibyśmy zrobić to samo, co ci bohaterowie. Trzeba przyznać, że Wieczór Wspomnień cieszył się dużym zainteresowaniem. Frekwencja w bibliotece dopisała. Przypomnijmy, że w piątek w ramach obchodów Koneckiego Września 2023 na Rynku w Końskich znakomicie zaprezentował się zespół pieśni i tańca Śląsk. A komu mało artystycznych wrażeń, ten rynek powinien odwiedzić jeszcze w niedzielę o 16:00. Koncert da tam wtedy orkiestra reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.